Mamy dziś kolejną mszę. Kolejny marsz. A właściwie kolejną procesję, bo przecież się modlimy. Są wśród nas duchowni. Chciałem za to serdecznie podziękować. Za to, że właśnie są z nami. Że tak bardzo przyczynili się do podtrzymania tego naszego przedsięwzięcia. I mamy już za miesiąc drugą rocznicę. Drugą rocznicę tragedii smoleńskiej. Drugą rocznicę czegoś, co tak bardzo uderzyło wszystkich uczciwych Polaków. Wszystkich tych, którzy mają Polskę w sercu. I możemy dzisiaj właśnie, miesiąc przed rocznicą, zadać sobie pytanie, jeszcze raz zadać sobie pytanie, czym są nasze marsze. To są marsze pamięci, bo nie możemy pozwolić zapomnieć, a są tacy, którzy chcieliby, żeby zapomniano. I są silni, to można powiedzieć, potężna konfederacja. To są marsze naszej wiary, naszego przekonania, że prawda zwycięży. I to przekonanie, choć dużo wolniej niż byśmy chcieli, staje się coraz bardziej faktem. Dochodzimy do prawdy. Ten marsz ku prawdzie, prawdzie o katastrofie smoleńskiej trwa, ale widać już dzisiaj tej prawdy zarysy. Jestem przekonany, że jakkolwiek będzie trudna i bolesna, zostanie w końcu ukazana. Ale te marsze są także marszem nadziei. Marszem nadziei, marszem oczekiwania w to, że ten czas nikczemników, który mamy dzisiaj w kraju, o którym tak pięknie mówił dziś ojciec w kazaniu, minie. Że to wszystko, co dzisiaj się dzieje, nie tylko wokół katastrofy smoleńskiej, wiele u innych sprawach, że wspomnę choćby te matki, które odchodzą od lady aptecznej, nie mogą skupić lekarz dla swoich dzieci, tych chorych, starszych już ludzi, którzy też odchodzą, bo też nie mogą kupić najpotrzebniejszych lekarstw. Otóż to są fakty, o których nie można powiedzieć inaczej niż tak, jak właśnie powiedziałem. To jest czas nikczemny, to są rządy nikczemne. One muszą się skończyć. I te nasze marsze są marszami wiary w to, że się skończą, że Polska się przebudzi. Co więcej, one same do tego przebudzenia prowadzą. Dziś coraz częściej Polacy korzystają ze swego prawa do demonstracji. Korzystali 11 listopada, 13 grudnia. Korzystają dzisiaj w wielu miejscach w Polsce, ostatnio w Krakowie, by bronić prawa telewizji Trwam, naszego prawa, prawa polskich katolików do swojej telewizji. I będziemy z tego prawa korzystać dalej. Także już niedługo, w przyszłym tygodniu, 14 marca o 18 na Placu Trzech Krzyży zbieramy się po to, by powiedzieć głośno nie polityce gospodarczej, podnoszeniu wieku emerytalnego, tym wszystkim sprawom, o których już mówiłem, a które są związane z tak zwaną ustawą refundacyjną. Zamykaniu szkół, likwidowaniu różnego rodzaju najpotrzebniejszych inwestycji. Temu wszystkiemu, co jest dzisiaj ceną za nieodpowiedzialną politykę prowadzoną już od przeszło 4 lat. Nie chcemy płacić tej ceny i mamy prawo, więcej, mamy obowiązek powiedzieć nie. Tu mówimy nie przede wszystkim smoleńskiemu kłamstwu. Tam powiemy nie temu wszystkiemu, co składa się na nasz byt codzienny. I jeśli będziemy w tym naszym swego rodzaju maszerowaniu niezłomni, zdecydowani, to dzień przebudzenia nadejdzie.
nadejdzie dzień, w którym będziemy w tym miejscu mogli powiedzieć, spełniliśmy swoje zadanie. I to, że idziecie tą drogą, to jest powód do tego, by wam się wszystkim państwu nisko ukłonić. I jeszcze raz wyrazić wiarę, że cel zostanie osiągnięty. Co więcej, że zostanie osiągnięty nie kiedyś tam w dalekiej przyszłości, ale już niedługo. Dziękuję.